Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Społeczeństwa Otwartego. Dzisiaj zaczynamy kolejny moduł naszego kształcenia, to jest Ekologia a Demokracja. Naszymi wspaniałymi gośćmi są dzisiaj pan Robert Suligowski oraz pan doktor inżynier Tomasz Senne-Wojciechowski. W studio naszym wirtualnym zasiadają dzisiaj Damian Szwimer-Nawarecki, Marek Wyryszko, Mirosław Przylipiak oraz Stefan Terzycki, nasz nieoceniony realizator. Za chwileczkę oddam głos panu Robertowi, ale najpierw jeszcze kilka uwag technicznych. Pierwszy wykład odbędzie się za 10:00, następne spotkanie o godzinie 11:45. W czasie obydwu spotkań mogą Państwo cały czas zadawać pytania na naszym czacie. Nasi prelegenci postarają się na nie odpowiedzieć. Za chwileczkę oddaję głos już panu Robertowi, ale najpierw krótko go przedstawię. Otóż pan Robert Suligowski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziałów Prawa Europejskiego zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo poza tym, że skończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował także na Uniwersytecie we Frankfurcie oraz w szwedzkiej miejscowości Uppsala. Pan Robert jest współprzewodniczącym Wrocławskiego Koła Partii Zieloni. Jest członkiem Rady Krajowej Partii Zieloni, współzałożycielem Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański i współfundatorem Fundacji Ochrony Zabytków Monumenta Polonie. Ja już się teraz wyłączam i oddaję głos naszemu pierwszemu wykładowcy. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Robert Suligowski z tej strony, z Wrocławia się kłania. Dlaczego zielona praworządność? Myślę, że większość prawników powie tak, jak ja bym powiedział. Praworządność jest jedna, tak jak jedna jest demokracja. No ale każda z tych, demokracja i praworządność ma różne odcienie, tak? Są pewne sprawy, o które dbaliśmy lub dbamy lepiej, a takie, o które dbaliśmy lub nie dbaliśmy gorzej. I tutaj jednak ten element, komponent zielony, tak, ekologiczny, związany z ochroną przyrody, ale też całym pakietem praw obywatelskich, które wiążą się właśnie z ekologią, z ochroną przyrody. No, w mojej ocenie taką tezę stawiam. Dzisiaj był niedoceniony, niedopilnowany praktycznie przez ostatnich 30 lat. Po transformacji, ale także przed transformacją. Także wydaje się dzisiaj, że warto jest zaakcentować ten zielony kolor na tej palecie barw demokracji, o którą wspólnie walczymy w bardzo różny sposób. I tutaj Komitet Obrony Demokracji, my jako Partia Zieloni, setki różnych dużych, małych organizacji społecznych. Będę usiłował w trakcie tego wykładu postawić i obronić może tę tezę, że ten komponent jednak wymaga silnego wzmocnienia i poproszę o pierwszą planszę. Proszę sekundeczkę poczekać, ponieważ mamy pewien drobny problem techniczny. Wydaje się, że wszyscy widzimy w tej chwili siebie, a nie widzimy plansz. To jest dość dziwne zjawisko, które nam się po raz pierwszy pojawiło. Bardzo dobrze, że widać nas wszystkich obecnych na sali. Natomiast muszą Państwo sekundeczkę poczekać, aż uda nam się przywrócić ten widok, który bym chciał, żeby Państwo widzieli. Także proszę o moment przerwy. Wydaje mi się, że w tej chwili niestety na szczęście publikowany jest widok ludzi w studio, zniknęły nam plansze. Proszę chwilkę poczekać, jeśli można. No, słuchajcie Państwo, jeszcze moment, drodzy widzowie, poczekajcie momencik.
Wydaje się, że tym razem technologia jest mocniejsza od nas. A czy w razie czego wariant awaryjny w postaci takiej, że pan Robert udostępni swój ekran, jest możliwy? Wiesz co, to jest chyba wszystko jedno, kto go udostępni. Najgorsze jest to, że wydaje mi się, że w tej chwili na, że w tej chwili na świat idą, idą nasi ludzie. Musimy sekundeczkę jeszcze raz zaczekać. Dlatego, że być może ja mam inny, ja mam po prostu inny podgląd, a co innego idzie w tej chwili na żywo. Niech Państwo sekundeczkę jeszcze poczekają, dobrze? Znaczy z tego, co ja tu widzę, to Państwo, którzy na Facebooku nas śledzą, to widzą chyba to, co powinni widzieć. Ja widzę. Tak? To znaczy, tak, że ja po to prostu... Była plansza i teraz, teraz ja tutaj na wideokodzie widzę Pana Roberta, także chyba wszystko jest... Czyli jest ok, dobrze, proszę Państwa, to w takim razie okazało się, że nasz świat technologiczny jest szybszy niż nam się wydaje. I ja wysyłam w takim razie na żywo plansze jako takie. Sprawdź na podglądzie, jeżeli jest ok, no to no jest. Slajd. Jest ok? Tak, wszystko jest jak najlepiej w porządku. Przynajmniej my tu widzimy tak, jak powinno być. Dobrze, super. Proszę Państwa, to jest w takim razie moja wina. Nie wiedziałem, że dziś, dokładnie dzisiaj, godzinę temu zmieni się zachowanie naszej technologii. Robercie, oddaję Ci głos z powrotem. Tak, witam ponownie. Jak powiedziałem, stawiam tezę, że nie ma demokracji bez ekologii, ale nie ma też ekologii bez demokracji. I to, co Państwo doświadczacie w różnych sferach waszej aktywności, czy to walcząc o prawa kobiet, czy osób nieheteronormatywnych, czy wreszcie o niezależne sądownictwo, wolność mediów, no to jest ten sam komponent, o którym ja mówię, dotyczy również ekologii. Poproszę kolejną planszę. Co mówi nasza konstytucja? No dla mnie jako prawnika pewna świętość. I tej świętości będę się starał trzymać. Mamy piękną konstytucję. Jest to jeden z niewielu dokumentów prawniczych, który jest zrozumiały dla obywateli, który się czyta bardzo dobrze i który właściwie bardzo, bardzo porządnie reguluje wszelkie płaszczyzny, w tym właśnie kwestie ekologii. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita strzeże niepodległości, nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Więc już tutaj widzimy, że wśród zasad naczelnych, tak wymienionych na samym początku tego naszego fundamentu demokracji, i widzimy, że pojawia się kwestia ochrony środowiska i zasada zrównoważonego rozwoju. Co mówi ta zasada? Otóż skracając, nie będę Państwu przytaczał tez z orzecznictwa sądowego, bo to nie dla każdego będzie przystępne, ale bardzo prostym językiem, to zresztą z komentarza pana profesora Safiana do Konstytucji Rzeczpospolitej. Otóż oznacza to wymóg, by ingerencja w środowisko następowała w sposób jak najmniej szkodliwy dla jego zasobów, a korzyści społeczne płynące z tej ingerencji przewyższały potencjalne szkody. No i tu już na wstępie powinniśmy zadać sobie to pytanie i to przy każdej inwestycji, jaką obserwujemy, tak? Czy tak jest? Czy zachodzi ta proporcja? Proporcja pomiędzy potrzebą rozwoju infrastruktury, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zaspokojenia naszych potrzeb codziennych, na przykład kulturalnych czy też handlowych, a z drugiej strony właśnie tym, czy ta ingerencja jest konieczna, czyli zachodzi właściwa proporcja, czy nie dochodzi do tego, że nasze często już mniej bardziej nieodnawialne zasoby znikają, tak? Bo o tyle, o ile jeszcze, nie wiem, wycięcie drzewa dzisiaj, bardzo zła rzecz, ale jednak możliwe jest nasadzenie jego nowego, czy tam kilku innych, to mimo wszystko jest negatywne. Natomiast moment, w którym na łące dzikiej wybetonujemy kilka hektarów parkingów, wybudujemy bloki, no to już nieodwracalnie zabieramy przyrodzie i nie ma co się łudzić, że to życie tam szybko powróci albo kiedykolwiek powróci.
Więc obserwując każdą z tych ingerencji, które podejmujemy, chcąc też ułatwiać sobie życie, miejmy z tyłu głowy to pytanie, które zadaje nam artykuł 5, tak? Fundamentalna zasada, podstawa polskiego ustroju, polskiej demokracji. Czy zachodzi ta właściwa proporcja? Czy interesy związane z ochroną przyrody, czy bioróżnorodność, czy wreszcie funkcje, jakie ta przyroda pełni dzisiaj w warunkach istniejącej już de facto katastrofy klimatycznej, to które z tych praw powinno przeważyć? Która z tych potrzeb jest bardziej istotna? Czy nie dochodzimy do punktu, w którym nasze przeżycie, przetrwanie jako gatunku, ale też w ogóle naszej planety, to czy ten interes nie powinien jednak nad tym koniunkturalnym, chwilową koniunkturalną potrzebą ułatwienia sobie w tym czy w innym miejscu życia, to jednak czy nie powinny prawo, potrzeba planety mieć tego decydującego znaczenia. Poproszę o kolejny slajd. Kolejny przepis pięknie mówiący nam o tym, że mamy prawo do ochrony zdrowia i prawo do życia. Tak? Artykuł 68 Konstytucji, ustęp pierwszy mówi o tym, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, ale ustęp czwarty jasno przekierowuje to również w tym aspekcie, że władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. I jak to wygląda w praktyce? No najbardziej słynnym takim głośnym problemem, który wiąże stan polskiego środowiska z naszym stanem zdrowotnym jako społeczeństwa, jako ludzi, jest oczywiście smog, tak? No tym najbardziej głośnym aspektem związanym ze smogiem jest ilość zgonów, 175 osób rocznie, dziennie, 63 tysiące osób rocznie. Porównywalne to jest z miastem, sporym miastem powiatowym co roku, które umiera z tego powodu. No, mamy kolejne wyniki badań z Niemiec, które potwierdzają, że około 28% zgonów w Polsce, tych covidowych, tak, jest wywołanych przez smog. Siłą rzeczy, jeżeli w przypadku chorób takich jak COVID, które skutkują przede wszystkim no, silnymi dolegliwościami płucnymi, no to tragiczny stan powietrza, jaki mamy w większości polskich miast. W Gdańsku macie Państwo trochę lepiej, tak, bo wiatry wieją z Nadbałtyku, przewiewa. Natomiast my tu we Wrocławiu cierpimy tak, że no, konkurujemy o miano najbardziej zanieczyszczonego miasta z największymi azjatyckimi aglomeracjami, które mają po kilkanaście milionów mieszkańców. My 700-tysięczny Wrocław w centrum Unii Europejskiej, w teorii kraju zasobnym, bogatym, jednym z lepiej rozwijających się, tygrysem, tak, gospodarczym. Czyli gdzieś nastąpił błąd systemowy. Artykuł 68 ustęp 4 jest w sposób jawny łamany i to łamany od dekad. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Więc znów tutaj ta teza, którą stawiam na początku, no wydaje się być słuszna. Tak długo jak nie zadbamy o właściwą realizację tego komponentu ekologicznego w naszym fundamencie demokracji, tak długo te zapisy pozostaną martwe. Bo jeszcze raz przypomnę, 63 tysiące zgonów rocznie, setki tysięcy astm, alergii, chorób płucnych, nowotworów, ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia, ogromne koszty społeczne, no i też nasz komfort życia. Poproszę o następny slajd. I teraz co Państwo ma zrobić? Artykuł 74 Konstytucji Rzeczpospolitej. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. No i spójrzmy na obrazki, które widzimy na tle planszy. No, tak naprawdę jakby jasny sposób pokazują realia, czyli jak te piękne założenia naprawdę świetnie napisanej konstytucji w tym zakresie odzwierciedlają się w rzeczywistości. Pierwszy obrazek. Obywatele
obóz dla puszczy, szereg organizacji ekologicznych z całej Polski, ekolodzy pojedynczy, mieszkańcy, to oni biorą się za ochronę Puszczy Białowieskiej, tak? Pamiętamy gorszące obrazki Straży Leśnej, która kuła, biła, wynosiła, pozywała, kierowała sprawy do sądów karne, tak, przeciwko tym osobom. Wielki szacunek dla nich za to, co robili. To oni wypełniali artykuł 74 Konstytucji treścią. Państwo nie zadbało o swoje podstawowe obowiązki. Drugi rysunek, obrazek, rzeka Barycz, moi drodzy. Jeden z większych problemów, który zachodzi tutaj, jeżeli chodzi o kwestie wody w Polsce, to jest ich zanieczyszczenie, tak? Zanieczyszczenie ściekami bytowymi, ale też zanieczyszczenie nawozami sztucznymi z pól, zanieczyszczenie z ferm przemysłowych. Doszło do wielkiej katastrofy, tragedii, gdzie ponad milion ryb w ciągu kilku dni obumarło, praktycznie rzeka zamarła na ogromnym obszarze tutaj stawów milickich na terenie Dolnego Śląska. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że jedna z ferm przemysłowych wyrzuciła ścieki. Kto walczył de facto w tej sprawie na początku? Walczyli włodarze, samorządowcy, walczyli ludzie, mieszkańcy tego regionu, którzy żyją z tej rzeki. Tak? To po raz kolejny państwo nie zadbało o to, żeby te wszystkie instalacje, które są tworzone, zostały w sposób właściwy zabezpieczone. Więcej, okazało się, że na polach składowane są nawozy w sposób niezgodny z przepisami prawa. Tak? Wedle naszej wiedzy do dzisiaj nie został ukarany nikt, wobec nikogo nie wyciągnięto konsekwencji. Takich zdarzeń jak na tym obrazku mamy dziesiątki. One się bez przerwy pojawiają. I pamiętajcie, to jest wasza woda, wy ją pijecie, tak? Wy się kąpiecie w tych rzekach, wy jecie ryby z tych rzek, wy na przykład żeglujecie, potem jedziecie nad Bałtyk i dziwicie się, że w Bałtyku są sinice. No to jest po prostu pewien system naczyń połączonych, a zaczyna się wszystko od tego, czy mamy sprawny system prawa w Polsce, który takim sytuacjom zapobiega. No kolejny symboliczny obrazek, przekop Mierzei Wiślanej, to myślę, że wiele gdańszczanek, wielu gdańszczan było zaangażowanych w tę sprawę. To widzimy po raz kolejny, pamiętając o zasadzie zrównoważonego rozwoju, państwo polskie rozwala piękny obszar, ale nie tylko piękny, tylko też wartościowy ekologicznie, tak? Pewien korytarz ekologiczny, wydając ogromne pieniądze po to, żeby stworzyć inwestycję, co do której no, większość z nas ma wątpliwości, czy ona jest racjonalna ekonomicznie, tak? Bo ekologicznie myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że jest to duża szkoda dla ekosystemu i Mierzei Wiślanej, i Zatoki, i Zalewu, tak? Zmienia wiele rzeczy, zmienia między innymi tym, jak mówiłem, o korytarzach migracyjnych. Mamy też kwestię tego, że tam się piaski przemieszczają wzdłuż. Zmieniamy ekosystem Zalewu Wiślanego. Także mamy tutaj bardzo wiele ingerencji w pewną całość, która ma swoją wartość też ekologiczną, przy wątpliwej wartości ekonomicznej i ogromnych nakładach finansowych. Kto walczy? No, znowu walczą obywatelki i obywatele. Państwo jest tym, które prowadzi do szkodliwej ingerencji. Kolejny obrazek, polące składowisko odpadów. Takich składowisk mamy w Polsce dziesiątki tysięcy, żebyśmy mieli jasność. Nie mówimy o setkach, nie mówimy o tysiącach, mówimy o dziesiątkach tysięcy nielegalnych składowisk. Setki z nich co roku płoną, ale to nie tylko pożary są tym źródłem zagrożenia. Jednym ze źródeł zagrożenia są przecieki do wód gruntowych, przecieki do gleby, tak? To jest sytuacja, w której często chemikalia w beczkach są zakopywane w ziemi. Myśmy podjęli tutaj, to akurat przykładowo jako Zieloni, dość intensywne działania, które miały zmierzać do tego, żeby stworzyć system, który temu się sprzeciwi, tak? System musi składać się z elementów sprawnego państwa, czyli służb, które są i merytorycznie przygotowane, i dofinansowane, i na tyle liczne, żeby były w stanie z tego rodzaju wyzwaniami sobie poradzić. Dzisiejszy system ochrony,
konstytucyjny, tak wynika z konstytucji, nie działa. Mamy zbyt wiele organów, które mają poszatkowane kompetencje w tym zakresie, są niedofinansowane, nie mają ani mocy sprawczej, ani nie mają wiedzy merytorycznej, żeby z takimi zjawiskami sobie radzić. Mamy do czynienia z regularnymi mafiami. No, się okazuje, że w ciągu ubiegłego roku i lat poprzednich na karę bezwzględnego więzienia w całej Polsce skazywane były może 3 osoby rocznie, tak? Czyli zdajmy sobie sprawę z tego, że widzimy obrazki na TVN-ie, w Polsacie, w innych mainstreamowych mediach. Otóż znowu płonie, tak? Otóż znowu wykryto beczki zakopane w ziemi. To miejmy to gdzieś z tyłu głowy, że żadna osoba praktycznie, może z kilkoma wyjątkami, nie poniesie za to żadnych realnych konsekwencji. To znaczy nie pójdzie siedzieć, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby za tego rodzaju zdarzenia, jak wycieki chemikaliów do wód gruntowych, wód, które pijemy wspólnie, tak? Zanieczyszczenia rzek, czy tego rodzaju sytuacji, gdzie całe, jak we Wrocławiu mieliśmy sytuację, kilkudziesięciotysięczne blokowisko było przez tydzień gazowane oparami z takiego płonącego ogromnego składowiska, które było gaszone przez 40 zastępów straży pożarnej, tak, gdzie wstrzymano ruch kolejowy na jednej z głównych arterii komunikacyjnych po to, żeby przeprowadzić przewody z wodą, gdzie kilku strażaków było rannych, zamknięto przedszkola na tym osiedlu, tak, że nikt do dzisiaj nie poniósł za to konsekwencji, mimo że minęły 3 lata od tego zdarzenia, że prokuratura nikomu nie postawiła zarzutów w tej sprawie, drodzy Państwo. Tak właśnie wygląda realizacja artykułu 74 Konstytucji Rzeczpospolitej. To są tylko 4 przykłady. Takich przykładów są dziesiątki. Mamy Zachem w Bydgoszczy, wielką bombę ekologiczną, gdzie państwo musiałoby wydać 2 miliardy złotych, prawdopodobnie dzisiaj być może więcej, zgodnie z badaniami AGH, po to, żeby zapobiec czemuś potwornemu, czyli wydostaniu się toksycznych substancji z terenów byłego Zachemu. Firmy, która przez dekady jeszcze za czasów niemieckich produkowała różne środki chemiczne. Tam również znajduje się fabryka trotylu, która cały czas pracuje dla polskiego wojska i produkuje środki wybuchowe, tak? Ten teren jest niezabezpieczony, on już cieknie, poszczególne miejsca. Bardzo straszne rzeczy tam się dzieją. I jak to w końcu puści, a puścić musi, no to zagrożoną mamy 200-tysięczną ponad Bydgoszcz, tak? Mamy zagrożone ekosystemy Wisły, być może również Brdy. Także, drodzy Państwo, nie możemy odwracać oczu od tego, co jest tym niezbywalnym komponentem, bo co nam po naszej pięknej konstytucji, co nam też po ochronie tych wartości, o które walczymy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to faktycznie ludzie zginą, ludzie pochorują się. I pytanie zasadnicze do nas wszystkich, tak, bo problem Zachemu nie powstał wczoraj, on był za PRL-u, tak, potem w latach 90., 2000 i kolejnych i trwa do dzisiaj. Do dzisiaj nie jest załatwiony. Jak wygląda realizacja obowiązków z artykułu 74? Dlaczego jest tak, że to tylko wąskie grupy obywateli, zresztą wyśmiewanych często, tak, dość niemiły sposób, a to obrońcy żabek, a to ekoszurowie, a to ekoterroryści, tak, którzy właśnie jak tutaj na tych obrazkach walczą o te drobne sprawy i o te duże sprawy. I bez tego, bez połączenia naszych sił, bez uznania tego jako niezbywalny komponent demokracji, pewnego pięknego dnia obudzicie się Państwo, tak jak ja, idąc do mojego lasu w pobliżu domu, gdzie nagle się okazało, że tego lasu nie ma, tak? Zniknął, po prostu wyparował. I wyparował tylko dlatego, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się, jeżeli jest jakieś duże wydarzenie, które budzi nasz powszechny opór, ale cały czas nie działamy systemowo. Poproszę o kolejną planszę. No i teraz coś o naszych obowiązkach, tak? Polek i Polaków. Chcemy być demokratami.
Artykuł 86 Konstytucji mówi o tym, że każde z nas jest zobowiązane do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności oczywiście określa ustawa. No jak możemy dbać o to środowisko? No w bardzo różny sposób, tak? Mam na pierwszym obrazku widzimy to tu właśnie spod mojego domu. Jedna z ostatnich aktywności, takich dość mocnych, to lokalne inicjatywy leśne, tak? Obrona lasów aglomeracyjnych, ale nie tylko. Sprzątanie to też robimy, ale też myślenie o tym, że to, co wnosimy do lasu, to, co bierzemy ze sobą nad jezioro, weźmy ze sobą do domu, wrzućmy do pojemnika do segregacji. Weźmy zawsze jeden śmieć więcej niż przynieśliśmy ze sobą. To już będzie jeden śmieć mniej, który będzie leżał tam, gdzie przyjechaliśmy. A takich obrazków mamy naprawdę dużo i one są bardzo, bardzo smutne. Mamy tutaj ogromną ilość pracy do wykonania. Pamiętajmy, że to jest obowiązek konstytucyjny. Tak? Jeżeli czytamy konstytucję i mówimy o wolnych sądach, jeżeli mówimy o prawach kobiet, jeżeli mówimy o prawach osób nieheteronormatywnych, to też musimy pamiętać o ochronie środowiska. To jest jeden z naszych podstawowych obowiązków jako obywatelek i obywateli. No to widzimy też kwestię obrony puszczy, no i oczywiście Mierzeję Wiślaną, tak? I tutaj działalności, aktywności obywatelek i obywateli na bardzo różnych poziomach. Proszę jeszcze jedną planszę kolejną. No i gdzie nasze prawa są łamane, konstytucyjne, tak? Zacznijmy od powietrza, oczywiście to mówiliśmy o smogu. To, o czym wiele osób nie wie w Polsce, to jest to, że mamy drugie po Republice Czeskiej najmniejsze zasoby wody pitnej w Europie, porównywalne z Egiptem. Można śmiało powiedzieć, że Polska jest Egiptem Europy. No ale co my robimy w związku z tym? Otóż dalej dążymy do tego, żeby prostować rzeki, robić z nich kanały, spławiać nimi towary, budować tamy i tej wody de facto zatrzymujemy coraz mniej. Kopiemy kolejne kopalnie odkrywkowe wysysają wodę z regionów, w których się pojawiają. Chociażby tutaj przykład Turowa, gdzie będziemy o tym jeszcze mówić, Republika Czeska pozwała Polskę właśnie dlatego, że zanikają zasoby wodne, wysychają studnie w związku z pracami, które prowadzi PGE w Turowie, no ale podobny przykład mamy w Bełchatowie, właściwie cały ten taki pas środkowej Polski od Wielkopolski patrząc wschodniej przez Łódzkie, no to jest pas suchy, tam występuje ogromny problem z wodą, tak? Tam rolnicy dzisiaj walczą z przemysłem górniczym. Wyobraźcie sobie państwo rolnicy, którzy walczą z kopalniami o prawo do wody, tak? Kopalnia wykopując ogromną połać terenu, pogłębiając, powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie pól, brak dostępu do wody. Więc mamy problem też z konkurencją interesów, tak? Interesów społeczeństwa, prawem do tego, żeby korzystać z zasobów przyrody. No i interesem pewnej schyłkowej branży, która tę wodę zabiera. Patrząc na lasy, mówimy o zrównoważonej gospodarce. No lasy państwowe wycinają dzisiaj ponad dwa razy więcej drewna niż wycinały w roku 90. Niewydolny system energetyczny i wielcy truciciele. No tu mamy do czynienia, chociażby weźmy ten Bełchatów nieszczęsny, tak, największego truciciela w Europie. Ogromna ilość przypadków nowotworów w rejonie Bełchatowa właśnie. Mamy prawo do prądu. System, który jest postawiony na głowie, powoduje nie tylko to, że mamy zanieczyszczone powietrze, nie tylko to, że mamy ogromny poziom emisji dwutlenku węgla, ale też płacimy za prąd. Płacimy za prąd ogromne pieniądze. W skali Europy, patrząc na ceny hurtowe energii, mamy najdroższy prąd w Europie. Wspomniana wcześniej bezkarność mafii śmieciowych, tak? To jest to, że nasze wody gruntowe są zanieczyszczane, to jest to, że płonące składowiska odpadów powodują nieodwracalne szkody w naszych płucach. To jest wreszcie to, że z naszych pieniędzy, tak, z pieniędzy samorządów głównie, musimy potem te składowiska usuwać i te odpady utylizować ogromnym kosztem. Prymat inwestycji nad przyrodą, złamany artykuł 5, zasada zrównoważonego rozwoju. Przez lata patrzyliśmy się na to, że my mamy prawo, tak,
domagać się szerokich dróg, czteropasmowych, ekspresowych. I to jest najważniejsze. Owszem, ten rozwój jest gdzieś potrzebny, natomiast najprościej było te drogi którędy puścić. A otóż przez tereny Skarbu Państwa, a najłatwiej lasami, tak, bo tam nie trzeba było płacić odszkodowań. I tak jak często jedziemy potem taką drogą ekspresową i patrzymy się po prawej stronie, takie kikuty brzóz, prawda? I tam u góry tylko korona, po lewej stronie to samo, no to tamtędy właśnie przez teren Lasów Państwowych przeorał się pas około 100, ponad 100 metrów szerokości, rozciął korytarze ekologiczne, odciął dostęp zwierzętom, tak, tam zrealizowaliśmy swoją potrzebę inwestycyjną. No ostatnio pracownia na rzecz wszystkich istot pokazała taki filmik, jak łosie próbują przedostać się na drugą stronę drogi ekspresowej i no co się okazało, no projektanci, ale też inwestor no, uznał, że no nie będziemy budować takich wysokich tych przejść dla zwierząt, poradzą sobie. Otóż nie, łosie sobie nie poradziły, więc ekolodzy musieli tam pojechać, zabezpieczyć je i pomóc im przebyć na drugą stronę. Zwierzęta były w ogromnym stresie i tych zwierząt, tych dużych szczególnie, ale też szeregu tych drapieżników, tak, wilków, rysi, które są już w śladowych ilościach w Polsce, no tego rodzaju inwestycje bardzo im utrudniają funkcjonowanie, tak, przemieszczanie się w terenie, zakładanie nowych rodzin. Ostatnio był bardzo smutny obraz rysia, który został rozjechany przy jednej z dróg wojewódzkich w Polsce. No tych rysi mamy kilkadziesiąt żyjących, więc każde z takich zwierząt, które ginie pod kołami samochodu, to jest przyczynek do dyskusji na temat tej naszej równowagi w ekosystemie, w ogóle równowagi, zrównoważenia. Przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego, czyli spójrzmy na to, co robią nasi demokratycznie wybrani włodarze, których imiona i nazwiska nosimy na transparentach, od których oczekujemy pewnego liderstwa, jeżeli chodzi właśnie o opozycję. A no właśnie, w każdym z miast mamy kipiące konflikty na linii inwestycje a tereny zielone. W Gdańsku macie Państwo kwestię w Brzeźnie pasa nadmorskiego, gdzie jest bardzo, bardzo aktywna dyskusja i tutaj no, można mieć pewne zarzuty też, jeżeli chodzi o samo prowadzenie procesu i jego transparentność po stronie miasta, wiele do naprawy. We Wrocławiu mamy ogromny problem z likwidacją takiego jednej z ostatnich ostoi. Mamy najniższą lesistość w ogóle wśród polskich aglomeracji, a jednak planuje się na terenie lasu w Dolinie Rzeki budowę nowego osiedla, które de facto no, zlikwiduje nam kawał bardzo ważnych terenów przyrodniczych. Tak? Podobne problemy pojawiają się w Warszawie, w Krakowie i we wszystkich innych polskich miastach. W Lublinie była awantura o tak zwane górki czechowskie i klin napowietrzający miasto, więc patrzmy też na ręce naszym włodarzom, to, że oni chodzą z nami na manifestacje, demonstrują i wypowiadają piękne słowa na temat demokracji, to jeszcze nie oznacza tego, że wszystkie te konstytucyjne nasze prawa też do życia, do bezpieczeństwa ekologicznego są w sposób należyty wykonywane. I tu jest ogromna prośba do wszystkich Państwa, którzy działacie lokalnie, tak? Bądźmy krytyczni, po prostu bądźmy krytyczni, patrzmy też naszym ludziom na ręce, na to, jak oni funkcjonują, bo demokrację jest bardzo łatwo uszkodzić, tak samo jak łatwo jest uszkodzić przyrodę. Dalej mamy podporządkowanie organów ochrony przyrody polityką. No i tego konsekwencje, które obserwujemy chociażby w przypadku tak zwanych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, tak, czyli tych podstawowych organów państwowych, które obok inspekcji ochrony środowiska mają dbać o te tereny najbardziej wartościowe w Polsce i ochronę przyrody. No i mamy przykład piękny z Gdańska, czy z Bydgoszczy bodajże, przepraszam, gdzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska miała wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przekopu Mierzei, ponieważ pani dyrektor wydała nie taką decyzję, jaką oczekiwało państwo, no to pani dyrektor została wymieniona i została wydana decyzja, która była zgodna z interesem politycznym, tak? Czyli to jest de facto złamanie tych fundamentalnych konstytucyjnych zasad, bo no nie może być tak, że ten, kto jest inwestorem, jak państwo w tym przypadku,
po prostu wydaje sobie samo decyzję taką, jaką potrzebuje mieć. To coś jest nie tak. Dalej mamy kwestię specustaw i rygorów natychmiastowej wykonalności. Otóż na kanwie Euro 2012 powstał szereg ustaw, tak zwanych specustaw, między innymi specustawa drogowa, gdzie procedury administracyjne zostały bardzo uproszczone, gdzie wprowadzono, i to jest chyba największy zarzut z mojej strony, możliwość nadawania praktycznie od ręki rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej. Jaki jest tego skutek? Otóż nie wiem, większość Państwa pewnie też nie wie, że inwestycja za kiedyś miliard, dzisiaj dwa, jutro trzy, a do końca nikt nie wie, czyli przekop Mierzei Wiślanej, jest realizowany na podstawie nieostatecznej, nieprawomocnej decyzji administracyjnej, tak, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdzie druga instancja, czyli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ociąga się z wydaniem drugiej decyzji po to, żeby jakby wstrzymać ten proces związany z uprawnieniem do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Można mówić o tym, że temu służy ten rygor, żeby stawiać sądy, stawiać społeczeństwo przed faktem dokonanym. Otóż zanim młyn sprawiedliwości zrobi swoje, inwestycja będzie wykonana. Więc cóż da jej uchylenie, tak? Wiemy, już znamy tę presję, która powstaje też na sąd. Zresztą często tutaj sąd no, nie bardzo ma wyjście, tak? No, mamy wykopany kanał, zbudowane wszystkie elementy, szkoda na środowisku się dokonała, więc cokolwiek nie orzeknie sąd, jest już za późno. Tak wygląda ta realizacja postulatów ochrony praworządności w tej konkretnej dziedzinie. Mamy problem z ograniczaniem dostępu do informacji, żądaniem pieniędzy za ich przetwarzanie, próbami ukrywania informacji jako na przykład tajemnicy przedsiębiorstwa. Tutaj szczególnie Lasy Państwowe przodują w tej dziedzinie, które w zależności od okoliczności są albo patriotycznym zarządcą naszego dobra wspólnego, albo okazują się nagle przedsiębiorstwem, które chce chronić swoje tajemnice. Tak? Tajemnice przedsiębiorstwa, które włada 25% powierzchni Rzeczpospolitej Polskiej jako państwowy zarządca naszego wspólnego mienia i dobra przyrodniczego. Nie możemy zaskarżać planów urządzenia lasu. To jest coś niebywałego, że 26 tysięcy leśniczek i leśników i organizacja państwowe, gospodarstwo Lasy Państwowe zarządza 25% polskiego terytorium, może praktycznie robić to, co chce lub ustali z Ministerstwem Ochrony, Ministerstwem Środowiska, dzisiaj klimatu, to, co ustali wewnętrznie, tak? Są co prawda fasadowe konsultacje, ale na koniec dnia ani obywatele nie mogą w jakiś wiążący sposób wpłynąć na to, jaki plan zostanie uchwalony, ani nie mają prawa zaskarżyć tego planu urządzenia lasu do sądu. I o to się między innymi toczy sprawa w Trybunale Sprawiedliwości. Mamy z kolei próby, i to ostatnio było głośno o tym, to była wpadka opozycji duża w głosowaniu w Senacie, jak ograniczać prawa organizacji ekologicznych, organizacji ochrony środowiska w postępowaniach administracyjnych czy w postępowaniach sądowych. Tutaj próbowano wprowadzić kary finansowe, jakieś dziwne instytucje związane z nadużywaniem praw procesowych w postępowaniu administracyjnym. To pomysły panów z Porozumienia, ale jak widać było później po głosowaniach w Sejmie, owszem, zdecydowana większość posłanek i posłów opozycji głosowała przeciwko, ale szereg z każdej z naszych dzielnych partii politycznych, no może poza zielonymi, no byli posłowie i posłanki, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się i głosowali za taką no skandaliczną, za takim skandalicznym ograniczeniem praw organizacji ekologicznych. Więc widzimy, że ten problem jest generalnie powszechny, też ta niechęć do organizacji, które jako jedyne dzisiaj stoją, to jest ostatni bastion ochrony praworządności, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, tak? To i sądy administracyjne, bo na administrację państwową nie ma co liczyć. W sprawach, kiedy jest konflikt interesu
społecznego interesu państwa przeważy interes państwa i ostatnim bastionem będą sądy administracyjne. Poproszę następny slajd. Jakie mamy sukcesy? Bo mamy też sukcesy. To są sukcesy społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawię trzy proste przykłady, żeby zobaczyć, w jakich różnych sferach możemy funkcjonować. Tak, tutaj pierwszy to jest indywidualny pozew wniesiony przez panią Grażynę Wolszczak przeciwko Skarbowi Państwa i samorządowi Warszawy o naruszenie dóbr osobistych. Tak? Dóbr osobistych, które polegają na tym, że pani Grażyna Wolszczak jako osoba, jako obywatelka ma prawo do życia w nieskażonym środowisku naturalnym, ma prawo do aktywności na świeżym powietrzu i to, że państwo nie potrafi zadbać o to, żeby mogła wyjść na świeże powietrze, oddychać świeżym, niezanieczyszczonym pyłami powietrzem, narusza jej dobra osobiste, w związku z tym należy jej się odszkodowanie, tak? Należy jej się odszkodowanie, należy też między innymi pokryć koszty zakupu oczyszczacza do powietrza, tak? Ale jest to pewien symbol, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że wreszcie po latach pierwszy raz sąd powiedział, dobra, to co jest zapisane pięknie w Konstytucji znajduje odzwierciedlenie w przepisach kodeksu cywilnego, więc ty, obywatelku, ty, obywatel, masz prawo, masz roszczenie o to wobec władzy publicznej, która jest, jak mówi Konstytucja, zobowiązana do tego, żeby tego środowiska bronić. Masz prawo domagać się konkretnych realizacji konkretnych roszczeń. Drugim ciekawym przykładem jest działanie organizacji Clienters w sprawie Ostrołęki C, dość znany przykład. Wszyscy pamiętamy te dwie wieże takie, które powstały za 1,2 mld bodajże. Tutaj się pan Tchórzewski wyróżnił w 2018 roku. Wbrew zasadom logiki, ekonomii i jakimkolwiek innym podjęto decyzję o tym, żeby budować ostatni ogromny blok węglowy w Europie. No i cóż się okazało? Fundacja w bardzo sprytny sposób, idąc prawami akcjonariusza, czyli dochodząc do tego, żeby stać się akcjonariuszem, uzyskać te prawa, doprowadziła do stwierdzenia nieważności uchwały walnego zebrania akcjonariuszy spółki Enea, czyli jednego z dwóch głównych wspólników tej inwestycji. I ze względu na wady prawne, to zapoczątkowało pewien proces, tak? Proces tego, że no, jest problem, tak, mamy odpowiedzialność odszkodowawczą, mamy tutaj jakieś, staramy się o kredyty, o finansowanie. Okazuje się, że decyzja w sprawie Ostrołęki jest podjęta w sposób nielegalny, niezgodny z kodeksem spółek handlowych, tak? Czyli nie działamy bezpośrednio, jakby skarżąc decyzję administracyjną, ale korzystając z furtki, jaką daje kodeks spółek handlowych, udaje nam się w jakimś sensie przyłożyć do tego, że ten proces absurdalny, irracjonalny z punktu widzenia ekonomii, ekologii i interesów polskiego społeczeństwa został zatrzymany. Koszt poniesiony to jest mimo wszystko nadal 1/6 tego, co byśmy musieli w koniec końców w naszych rachunkach za prąd zapłacić, żeby to zostało doprowadzone do końca. Kolejny przykład to jest walka sądowa Greenpeace i Fundacji Frank Bold przeciwko odkrywce w Złoczewie pod Bełchatowem, tak? I tutaj też współdziałając z rolnikami, czy atakując jakby akty prawa miejscowego, tak, czyli plan miejscowy, czy też tutaj akurat nie jest to źródłem prawa, ale studium uwarunkowań i kierunków dla tego obszaru. I dzięki temu zatrzymując to, co byłoby dzisiaj dla nas katastrofą, tak, czyli budowę kolejnej odkrywki ogromnej, pod którą trzeba byłoby pewnie zmodernizować samą elektrownię. Zamiast wyłączać, zamiast zamykać, zamiast ograniczać, poszlibyśmy w kolejne potężne koszty finansowe, opóźnili proces transformacji energetycznej, dalej truli, dalej zabierali ludziom wodę. Bardzo dobre działania moim zdaniem to jest coś, co pozwala te 200 lat polskiego węgla, jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, wstrzymać, tak? Czyli wstrzymać. Mamy taki sukces już w Koninie, gdzie się udało
udało rozwój tamtych odkrywek powstrzymać. Widać, że w Bełchatowie prawdopodobnie uda się też do tego doprowadzić, że już nowe takie inwestycje nie będą powstawały. No i trwa walka o Turów. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj mamy też przykłady, bo tam obserwowaliśmy to, co robimy u nas na naszym podwórku lokalnym. A tutaj zobaczmy, co organizacje potrafią zwalczyć na tak zwanej niwie europejskiej, tak? Czyli pierwsze bardzo ważne to jest wyrok, który zapadł w Trybunale Sprawiedliwości, który stwierdza, że należy uchylić aneksy do planu rządzenia lasów w Puszczy Białowieskiej, stwierdzający de facto nielegalność prac, które były tam prowadzone od 2016 roku. Dzisiaj ziobryści, którzy opanowali lasy państwowe, spowodowali wydanie kolejnych aneksów i wznowienie prac wbrew wyrokowi ETS-u. Należy się liczyć z tym, że będziemy płacić duże kary, ale mamy tę pełną świadomość tego, że my jesteśmy na prawie, tak? Jak to się mówi kolokwialnie, my jesteśmy na prawie, to obywatelki i obywatele, którzy protestowali przeciwko wycince w puszczy, mieli rację, mają na to wyrok ETS-u, tak? Że oni mieli rację, to państwo polskie działało nielegalnie, nie tylko nielegalnie wycinając, ale też nielegalnie bijąc, wywożąc, gruchotając kości, tak? To jest jeden element. Drugi to spójrzmy na to tutaj, jeżeli chodzi o Mierzeję Wiślaną, tutaj nasze Dolnośląskie Stowarzyszenie Ekounia, zresztą któremu przewodniczy były założyciel Partii Zieloni Radosław Gawlik, zaskarżyło do Komisji Europejskiej decyzję w sprawie przekopu, właśnie między innymi eksponując te wszystkie elementy, które naruszają formalia demokracji, tak? Czyli że jest podejmowana ogromna inwestycja z potężną ingerencją w ekosystemy na podstawie decyzji, która nie jest ostateczna, która ma tylko nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Tak? Mamy wreszcie skargę, to bardzo ciekawą, bo wchodzimy w konflikt już międzynarodowy z Republiką Czeską, sprawę Powództwa Republiki Czeskiej przeciwko Polsce w sprawie przedłużenia koncesji dla kopalni Turów, tak? Gdzie Czesi podnoszą, dobrze, kopiecie sobie u was, u nas to jest zresztą też ogromny problem, bo jest to zagrożenie dla takiej historycznej zabudowy uzdrowiskowej pod Bogatynią, tam w tym regionie. Tam się domy zapadają, to są szkody górnicze, ale to jest też brak wody, tak? Woda zanikająca w studniach, gdzie Czesi wykazują, że po prostu nie ma wody, tak? Że poziom wód gruntowych opadł, że trzeba dowozić wodę. Więc pytanie zasadnicze, czy my, przedłużając sobie prawo do wykopywania tego węgla brunatnego i palenia go przez kolejnych 5 czy 10 lat, gdzie na szali leży prawo do dostępu do wody dla szerokiej rzeszy mieszkanek i mieszkańców, to czy ten zaniechanie tego całego procesu transformacji energetycznej przez państwo polskie, zresztą nie tylko przez tę ekipę, czy my w tym znowu nie wracamy do tej fundamentalnej złotej zasady zrównoważonego rozwoju? Jaki to jest zrównoważony rozwój, jeżeli my po to, żeby produkować przez 5 czy 10 lat energię elektryczną w sposób trwały pozbawiamy wody szerokie rzesze mieszkanek i mieszkańców Polski? Poproszę kolejny slajd. No i to ten pozytywny aspekt. Wiele było ostatnio mówione o inicjatywie Lasy i Obywatele. Trzeba mieć świadomość tego, że Lasy i Obywatele to jest pewien network. Jak pisałem o 200 lokalnych inicjatywach obrony lasów, które wykiełkowały w ciągu ostatnich 2-3 lat, to nie wiedziałem, że w ten weekend będzie ich już 250. Widać mapę tych inicjatyw, one są wszędzie. Praktycznie w całej Polsce duże, małe to są, czasem to jest rodzina, która walczy o kawałek swojego lasu. Czasem jak u nas we Wrocławiu jest to rzesza mieszkanek i mieszkańców bardzo różnych, różnorodnych, wierzących, niewierzących, wykształconych i niewykształconych, bogatych, biednych, młodych, starych. No coś takiego jest, jak że las łączy, tak? I pewne wartości są powszechne i zrozumiałe, niezależnie od wielu okoliczności, w jakich występujemy, często się będziemy różnić, ale
Ale to hasło Las Łączy jest takie właśnie fajne, inkluzywne i dzięki temu osoby o bardzo różnych przekonaniach potrafią znaleźć wspólny cel i to jest faktyczna realizacja tego artykułu 86, tego naszego obowiązku do dbania o ochronę przyrody, tak? I to jest coś, co wydaje mi się będzie zarzewiem kolejnego dużego ruchu społecznego. On, wydaje mi się, już właściwie ma miejsce. To są dziesiątki tysięcy ludzi, tak? I też są duże, prężne organizacje społeczne, ale te małe inicjatywy, one są związane z tą małą ojczyzną. Macie w Trójmieście, są świetnie zorganizowane grupy w Krakowie, we Wrocławiu, w Giżycku, w Augustowie, w Białymstoku. Jest to zjawisko powszechne. Budzi wielką nadzieję, że uda się przynajmniej w tym obszarze lasów po zmianie władzy wytworzyć jakiś mechanizm, który pozwoli nam na szerszą partycypację i szukanie tej równowagi między interesami przemysłu, gospodarki, a interesem ekologicznym, interesem obywateli. Obserwujemy też oczywiście rozwijające się ruchy młodzieżowe. Ja przepraszam, bo coś mnie wyciszyło, ale już wracam. Także obserwujemy rozwój wśród młodych ludzi, bardzo, bardzo szerokiego, dobrego rozumienia tych wartości, które były przez lata zaniedbane, zapomniane. I daje to nadzieję na to, że w najbliższych latach uda się ten komponent zielony w naszym systemie demokracji, w naszym systemie praworządności przywrócić na właściwe miejsce. Tyle z mojej strony. Pięknie Państwu dziękuję i jestem gotowy do dyskusji. Bardzo dziękuję Panie Robercie za ten wykład. Myślę, że dla nas bardzo cenny, no dla mnie osobiście wręcz tak, że to taką prywatę uprawiam, przepraszam, ale jest to bardzo ważna kwestia ochrony środowiska. Myślę, że dla wielu z nas. I teraz bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos, proszę się zgłaszać na czacie. Przy okazji przypominam Państwu, którzy nas oglądają przez Facebooka czy przez Teamsa, że można na czacie zadawać pytania. Czy ja mogę? Oczywiście, już widzę, że się zgłosiłeś, Mirku, bardzo proszę. I ja w piątek oglądałem rano w TVN-ie taką rozmowę Piaseckiego, tak zwaną, z profesorem Andrzejem Horbanem, który jest głównym doradcą premiera do spraw walki z epidemią. I tam padło takie pytanie o to, dlaczego Polska ma taką potężną ilość zgonów covidowych, na co profesor Horban powiedział, że on nie wie dlaczego, ale w przyszłym tygodniu się tym zajmą. Nie wiem, czy profesor Horban nas ogląda dzisiaj, ale może powinien, ponieważ pan udzielił takiej bardzo klarownej odpowiedzi na to, tak? Duża ilość zgonów covidowych, nie bywała w ogóle. No oczywiście przyczyn jest więcej, ale z całą pewnością istotną przyczyną jest po prostu stan środowiska, w którym żyjemy i to, o czym pan mówił, i tutaj ta paralela, że COVID atakuje płuca, tak, czyli coś, co jest nadwyrężonego przez bardzo zły stan powietrza, jest ewidentna i to, że właściwie od początku epidemii największe żniwo ta epidemia zbiera na obszarach najbardziej zanieczyszczonych, czyli na południu Polski, czyli w Małopolsce, czyli na Górnym Śląsku, czyli na Dolnym Śląsku. No każdy, kto był w Krakowie, wie, jak tam potrafi smog przykryć całe niebo. Także bardzo dziękuję za wskazanie tego połączenia. No i jak mówię, mam nadzieję, że profesor Andrzej Horban należy do naszych miłośników i widzów. Gosiu, przepraszam, bo mnie ktoś tu wyciszył. Czy coś jeszcze, Mirek, chciałbyś dodać? Nie, to tyle. Nie wiem, czy to jest pytanie raczej. Nie wiem, czy pan chciał do tego jakoś odnieść, panie Robercie? Znaczy, ja tu tylko mogę potwierdzić, bo to nie są nasze jakieś domyślenia, domysły.
To potwierdzają badania naukowe przeprowadzone na Zachodzie, tak? Bo nasz problem, jak już poruszamy te kwestie państwa jako państwa, tak? Znamy wszystkie jego słabości, wiemy o tym, kto tworzył statystyki dla polskiego państwa, wiemy o młodym internaucie, tak? Który pozyskiwał informacje i je przetwarzał. No, na Zachodzie jednak zajmują się tym instytuty naukowe. Niemcy mają duży Instytut Roberta Kocha, który się zajmuje tego rodzaju chorobami w sposób naukowy od lat, ma na to nieprzebrane środki finansowe, współpracuje w networkach z organizacjami badawczymi na całym świecie. A my błądzimy we mgle, my de facto co najwyżej w sposób opóźniony replikujemy informacje, które publikują inni. Pamiętajmy o tym, że każda taka epidemia, ona ma oczywiście pewne globalne konotacje, ale potem na etapie sytuacji wewnętrznej możemy to oczywiście rozróżniać, tak? I to my jesteśmy liderem wśród tych tak zwanych nadmiarowych zgonów. One są nie bez powodu. Znowu wracamy do tego, że żyjemy, ja mówię wprost, bez ogródek, żyjemy w syfie po prostu. Szanowni Państwo, żyjemy w zasyfionym, śmierdzącym kraju. Jest to przykre, ale taka jest prawda i doświadczamy tego przynajmniej we Wrocławiu zawsze zimą, a już właściwie to na jesieni, kiedy odpalają się kopciuchy, kiedy wychodząc na dwór, no, odczuwamy ogromny dyskomfort, tak? Ja z rodziną chodzimy po prostu do lasu, bo w lesie się można schować. Las jest naturalnym filtrem, dlatego walczymy, żeby go nie wycinać, tak? Dbamy w tym lesie po odejściu 200-300 metrów, można wreszcie odetchnąć pełnymi płucami, bo przecież chodząc po osiedlu czujemy gryzący dym. Ten gryzący dym to jest jeden z tych zabójców, tak? Który w tym roku, czy w roku poprzednim spowodował pewnie już nie 63 tysiące, a kto wie, może 100 tysięcy zgonów. Widzę, że mamy jakieś pytania z internetu, także może do nich przejdziemy. Już są następne osoby do głosu, ale to możemy najpierw odpowiedzieć na pytania z internetu, a potem będą Damian, Marek prosił o głos. To może najpierw właśnie z internetu. Co my tu mamy? Spójrzmy na naszym czacie. Przepraszam Państwa, ale w międzyczasie mój kot próbuje mi przegryźć słuchawki. Mamy tak. Kot jest elementem żywej przyrody, więc trzeba sobie... Dlatego jak najbardziej jest to jego miejsce. Teraz tutaj tak na czacie mamy tak. Moje doświadczenie prób podejmowania współpracy z NGO-sami, lokalnymi, młodzieżowymi inicjatywami obywatelskimi wskazuje, że nie mają one wysokiej zdolności do nawiązywania partnerskiej współpracy. Na przykład nie odpowiadają na maile, mimo poprzedzenia ich uzgodnieniami ustnymi. Jak to zmienić? Tutaj jest takie pytanie. Czy pan, panie Robercie, ma jakiś na to pomysł? Jest jeszcze dopisek, Gosiu, chodzi oczywiście o organizacje ekologiczne. Tak, chodzi o organizacje ekologiczne. Znaczy ja powiem tak, no, ciężko jest generalizować, nie umiem się odnieść. Tych organizacji są tysiące, także tyle ile jest tych organizacji, tyle jest ich kultur, ale też ja bym chciał do Państwa zaapelować o pewną wyrozumiałość, bo to jest tak, że to dla wielu z nas jest po prostu praca na drugi etat, wolontaryjna. Mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami. My tutaj we Wrocławiu musieliśmy się prywatnie, w cudzysłowie oczywiście, uzbroić w pakiet wiedzy przyrodniczej, wiedzy prawniczej, wiedzy marketingowej. Samodzielnie to wszystko przeprowadzić, prosząc się o pomoc w zwarciu z ogromnym koncernem, który ma nieprzebrane możliwości, 26 tysięcy pracowników, do tego naukowców, którzy współpracują z lasami państwowymi za granty, za środki finansowe, który ma wreszcie media, dostęp do mediów publicznych, niepublicznych, w najróżniejszy sposób, płatny i bezpłatny.
To jest ogromna praca i to jest tak, że często nie odpowiemy na tego maila, nie odbierzemy telefonu, nie odpiszemy, bo nie dajemy rady po prostu. Pamiętajmy o wypaleniu aktywistycznym, o tych wszystkich trudnych elementach, które Państwo też oczywiście u siebie przechodzicie, bo to w każda organizacja, która wolontaryjnie walczy, nie ma dostępu do jakichś większych środków i no, wszyscy mamy rodziny, dzieci, psy, koty, pracę swoją, która nam pozwala utrzymać siebie, no i ten aktywizm, który gdzieś tam społecznie wykonujemy. Więc no, wielka prośba o wyrozumiałość, pewnie można tutaj prowadzić szkolenia, one się zresztą odbywają, w jaki sposób kontaktować się z szerszą publicznością, ale to nie będzie, to też na tym polega piękno tej aktywności, że to nie będzie tak, że to będzie jednolity standard, że to będą jakby no, standardy wręcz korporacyjne, tak? Nie, to będzie tak, jak to ktoś może, jak ktoś ma czas, jak ktoś w danym momencie daje radę, jak nie ma doła, nie wiem, chorego ojca czy mamy, to wtedy się tą sprawą zajmuje tak, jak potrafi. Nie? I to o to wielki apel, żeby może mniej oczekiwać, a więcej dawać. Dobrze, dziękuję. To teraz może poproszę, żeby Damian, który się już wcześniej zgłaszał, zadał swoje pytanie. Proszę do mnie. Dzień dobry. Może najpierw tak nawiążę do tych ofiar COVID-19, bo tak zauważyłem, że właściwie to, co pan powiedział, że chyba 63 tysiące osób rocznie umiera, prawda, z powodu smog. Mniej więcej taka sama liczba umarła na COVID w Polsce dotychczas. I to daje do myślenia, prawda, bo jednak co roku umiera tyle samo ludzi ze względu na smog. To jest okropne. Ja się urodziłem w Katowicach, tam spędziłem wczesne dzieciństwo. Nie znamy liczby, ile ludzi wtedy umierało, ale no, na przykład organizacja WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, już wtedy, o ile pamiętam, pisała, że te rejony nie nadają się dla życia ludzkiego, że to w ogóle cud, że tam ludzie żyją. Pamiętam czarny kołnierzyk białej koszuli po godzinie, prawda, ze względu na sadzę. Do czego zmierzam? Pan sam zasugerował, no, że powielamy właściwie błędy Zachodu. No, jesteśmy w dalszym ciągu za jakby Zachodem, za Niemcami, jeżeli na przykład chodzi o tę dziedzinę. I niestety, szczególnie teraz, mamy ten regres pisowski, gdzie wygrywa ta mentalność z XIX wieku, prawda, rodem, że człowiek ma zwalczać przyrodę, a nie jest jakby częścią tej przyrody. I w jaki sposób przeciwdziałać temu? Mówił pan trochę o sprzątaniu lasów. Ja podziwiam to, też czasami uczestniczę, ale czy nie chodzi tutaj bardziej o zmianę tej mentalności naszej, żeby wygrać z tym syfem, żeby każdy nie rzucał śmieci w lesie, jak przychodzi do lasu, żeby myślał całościowo. I tutaj zgadzam się z panem, że trzeba myśleć szerzej w kontekście konstytucji, ale naprawdę nie wiem, jak zmienić tą mentalność. To się dzieje bardzo powoli. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba działać. To takie retoryczne pytanie. Znaczy, może na nie nawet uda się trochę odpowiedzieć, tak? Bo to stanowiło największy problem w tej dziedzinie, to był bardzo wąski zasób ludzki, który de facto zajmował się tym tematem, tak? I można powiedzieć, że dominowały tu jednak takie bardziej profesjonalne organizacje NGO, tak? Jednak wąskie grupy przyrodników i widzimy dzisiaj taką pobudkę społeczeństwa obywatelskiego, której przyglądam się z wielką nadzieją. No mówię, już ta inicjatywa Lasy i Obywatele, tak, to ta potrzeba, gwałtowna potrzeba skanalizowania pewnego
widzenia świata, pewnych frustracji, które nosiliśmy w sobie, ja też je w sobie nosiłem dość długo, dlatego zaangażowałem się w politykę wtedy, kiedy mogłem się już zaangażować ze względów prywatnych i zawodowych. Dlatego zaangażowałem się też w takie lokalne działanie, bo wycięli mój las i znalazłem dostateczną ilość osób, którym też wycięli las i chcą coś z tym problemem zrobić, tak? I myślę, że do tego to się sprowadza, że to nie jest tak, jak pan to mówi, ja to mówię, my to widzimy, tak, widzimy te śmieci w lesie, nas irytują, natomiast boimy się podejść i powiedzieć, nie? A dlaczego się bać? A może podejść do grupy tam młodych, starych, bo to przecież nie jest tak, że to jest wiekowe, tak? Śmieci do lasu wywozi sąsiad. Zazwyczaj sąsiedzi wiedzą o tym, że on to robi, tak? Nieraz go widzieli. Widzieli, jak pakuje worki do samochodu, widzieli, jak gdzieś coś wyrzuca, ale nie chcemy być donosicielami. Otóż nie. Jeżeli ktoś niszczy mój las, ktoś go podpala, ktoś w nim nielegalnie wycina drzewa albo wywala z wory ze śmieciami, to jest moment, w którym ja powinienem wejść i powiedzieć stop, tak? Właśnie donieść, właśnie zawiadomić służby, właśnie z nim porozmawiać. Nie ma się czego bać. Musimy przestać się bać, musimy po prostu dostrzec to, że tak jak śmiejemy się czasami z naszych zachodnich sąsiadów, gdzie to jest normą, tak? Jeżeli ktoś narusza zasady współżycia społecznego, to zawiadamiamy właściwe organy na ten temat i oczekujemy interwencji, kropka. Nie powinniśmy się tego bać i uważać tego za coś złego, za jakieś donosicielstwo. Jeżeli mój sąsiad ładuje worki ze śmieciami do pieca i pali je w tym piecu i truje moje dzieci, to ja powinienem myśleć o tych moich dzieciach, o sobie, o moich rodzicach, o moich sąsiadach, a nie myśleć o tym, czy to wypada zadzwonić na Straż Miejską i powiedzieć, że sąsiad pali śmieciami w piecu. Tak może. Mam nadzieję, że coś w jakiś sposób to odpowiedziało na to pana pytanie. I jeszcze może taka drobna uwaga, jest coś takiego jak renta zapóźnienia, tak, wynikająca z tego, że pewnych rzeczy nie zrobiliśmy, które działy się w innych krajach, a te kraje już w międzyczasie poniosły konsekwencje i wiedzą lepiej, tak. To spójrzmy też właśnie na rozwój naszych miast, na to, co my w nich robimy, co robiły zachodnie miasta w latach 70., 80. i co robią dzisiaj, żeby z wielkim kosztem zlikwidować to, co wielkim kosztem robiły w latach 70. i 80. Dbajmy o to, patrząc na to, co robią nasi włodarze, tak? Czy jeżeli padnie kolejny pomysł czteropasmowej drogi, która przecina nam centrum miasta i czyni je niedostępnym dla ludzi, to zastanówmy się, czy my za 10 lat nie będziemy tej drogi wielkim kosztem rozbierać. Tak jak dzisiaj likwidujemy przejścia podziemne i budujemy zebry górą, tak żeby osoby niepełnosprawne na wózkach, czy matki z wózkami dla dzieci mogły w bezpieczny sposób i łatwy sposób przekroczyć jezdnię. Dziękuję. Dziękuję. Zaraz Marek, oddam ci głos, bo chciałem coś powiedzieć, ale najpierw tu jeszcze taka prośba od internauty jest na taką informację. Proszę o komentarz w sprawie zatrudnienia byłej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich jako osoby kierującej Client Earth w Polsce. No, mnie niezmiernie cieszy, że osoba o tak wielkiej wrażliwości też na prawa konstytucyjne, że wybitna konstytucjonalistka trafi do fundacji, która się właśnie takimi sprawami zajmuje. Jest nas bardzo niewiele prawniczek, niewielu prawników, którzy znajdują czas w swoim życiu na to, żeby wspierać organizacje pozarządowe w tych działaniach. Jest ogromny brak równowagi pomiędzy władzą publiczną, prywatnymi inwestorami, którzy dysponują środkami, czy to państwowymi, czy to prywatnymi, na to, żeby pozyskiwać i ekspertyzy naukowców, ale także ekspertyzy prawnicze, czy też po prostu know-how prawniczy do tego, żeby wygrywać sprawy, tak? No i tylko dzięki temu, że istnieją takie organizacje Client Earth, Frank Bold, które nie tylko swoje sprawy prowadzą, ale też udzielają tej ekspertyzy, którą posiadają innym mniejszym NGO-som, wspierają je w działaniu. Tylko dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób
względnie skuteczny o te sprawy walczyć. Pamiętajmy, że nie działa ten nasz sędzia, tak, czyli organ administracji, taki jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, on nie jest niezależnym sądem, tak? To jest organ poddany w ten czy w inny sposób pod ministra klimatu, czyli pod Prawo i Sprawiedliwość. I tak go widzimy jako po prostu dzisiaj przedłużenie ramienia Zjednoczonej Prawicy. Więc my bez wsparcia prawniczek i prawników nie poradzimy sobie. Bardzo mnie cieszy, że tu pani mecenas poszła w tę stronę, że poszła w stronę NGO i że zostanie z nami na pokładzie przy obronie praw konstytucyjnych. Jednej z najbardziej zaniedbanej działki tutaj tej zielonej praworządności, nazwijmy ją tak ogólnie. Dziękuję. Marek, teraz bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za głos. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak, tak, bardzo dobrze. Dobrze. Ja mam kilka refleksji, a na koniec jedno pytanie. Pierwsza refleksja to taka, że kiedy się zbliżało nasze spotkanie i rozmawiałem z kilkoma osobami, to na hasło zielona praworządność tak ludzie często reagowali lekkim zdziwieniem, bo praworządność to najczęściej identyfikują jako walkę o prawa, chociażby ostatnio kwestię Trybunału, to co się działo, jak to jest ważne, wszystko to, co jest związane z prawami sądowymi, ale rozumianymi w takim kontekście czysto prawniczym. Natomiast jeśli się pojawia słowo zielone czy ekologiczne, no to pojawia się taka mała konfuzja, no przecież to dotyczy najprawdopodobniej ptaszków, grzybków, krzaczków i tak dalej. Ja mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie, między innymi oczywiście, troszkę ten pogląd zostanie zmieniony, bo tak naprawdę, to jest druga refleksja, że walka o zieloną praworządność i o ekologię, o środowisko jako takie, tak naprawdę to jest walka o prawa człowieka, o prawa każdego z nas, o prawa, które jeśli niewłaściwie są traktowane, o czym Robert, pozwolę sobie tak familiarnie, bo się znamy, dzisiaj bardzo ładnie powiedział i podał przykłady paragrafów konkretnych z konstytucji, które mogą kosztować życie. To mi się przypomniał taka mała dygresja, nie przykład sprzed paru lat, kiedy podawałeś przykład łosi, które nie mają problem z przejściem przez drogę wybudowaną. Na autostradzie A2, autostradzie, która pięknie się nazywa Autostradą Wolności, w okolicach Nowego Tomyśla są znane miejsca, gdzie pojawiają się łosie. I na etapie właśnie przygotowywania studium wykonalności i wymagań było jasne, że tam się łosie pojawiają, trzeba zapory zbudować. Jako że ekonomicznie to było dość drogie, zapory zrobiono dla jeleni i zwierząt, nazwijmy to tego rodzaju. Jako że łosie przeskakują swobodnie 2 metry, to płoty dwumetrowe były za małe. I efekt był taki, że nieprzestrzeganie przepisów, czyli niewykonania swojej pracy jako państwo, czyli narzucenia i wymagania, egzekwowania przepisów w taki sposób, żeby zachować bezpieczeństwo obywateli. Zdarzyło się, że łoś po prostu przeskoczył płot i kosztowało to życie kilku osób, trafił w samochód. Więc to taka mała refleksja, jak to, co wydaje się troszkę odległe i gdzieś formalne, przekłada się na nasze codzienne życie. A teraz już tak do konkretów. Ja mam takie pytanie, w jaki sposób przekonać ludzi do tego, żeby z jednej strony chcieli zrobić coś więcej od siebie, ale z drugiej strony nie akceptowali, nie dokonywali wyborów, nie akceptowali ludzi, polityków, którzy takie, a nie inne właśnie prawo stosują, to co mamy dzisiaj. No, widzimy przez ostatnie 6 lat, co się dzieje z Puszczą, z wieloma innymi, w zasadzie z każdym obszarem życia społecznego dzisiaj. A mimo wszystko nadal Zjednoczona Prawica ma ponad 30% poparcia. Te wszystkie decyzje, respektowanie zapisów z Konstytucji, które pięknie opisałeś, wymogi, które z tego wynikają, egzekwują czy wykonują określeni ludzie, których wyborcy wybierają. Jak przekonać tych ludzi, że to trzeba robić, że to warto robić i to jest w ich interesie, bo zielona praworządność i przestrzeganie tych praw, dbanie o środowisko, to jest tak naprawdę dbanie o nas, ale i o kolejne pokolenia. Ja wiem, że tutaj jest dużo aspektów, ale to myślę, że jest takim podsumowaniem. Ach, jeszcze jedno, bo nie chcę też zabierać później czasu kolejnym rozmówcom. Taka mała też refleksja a propos tego, jak mówiłeś, Robercie,
jak pewne rzeczy można wykorzystywać doświadczenia innych, żeby nie popełniać tych samych błędów. Dzisiaj bardzo często w miastach, zresztą w Gdańsku również nie jesteśmy od tego jakoś uwolnieni, dużo buduje się parkingów. Mamy przykład Forum bardzo blisko Starówki, gdzie jest wielopiętrowy parking. I oczywiście argumentuje się to, że no, tych miejsc parkingowych brakuje. Tymczasem w wielu miejscach na świecie centra miast się zamyka i stawia się nacisk na rozbudowanie i finansowanie transportu publicznego. Innymi słowy, ta tak zwana betonoza w wielu miejscach na świecie już nie ma racji bytu, a my popełniamy te same błędy, więc to jest też przykład, jak no niestety nie wszystkie trendy właściwie się przenoszą na nasze podwórko. Ale głównie chodzi mi o to pytanie, jak ludzi przekonać do podejmowania takich, a nie innych decyzji. To tyle ode mnie. Jasne. Ja myślę, że przede wszystkim musimy myśleć systemowo, tak? Musimy pewne sprawy upraszczać i generalizować. Tę przysłowiową żabę właśnie, o której często jest mowa, po to, żeby nas czy organizacje, które o coś walczą, wyśmiać. No, pamiętajmy, że żyjemy w warunkach szóstego wymierania gatunków, tak? Gdzie jest ogromny kryzys bioróżnorodności, gdzie kolejne gatunki ptaków, ssaków i inne znikają, że my dzisiaj nasze decyzje powodują konkretne skutki, więc musimy łączyć punkty, tak? Wychodząc oczywiście z tych drobnych spraw, ludzkich spraw, z tego śmierdzącego komina sąsiada, od tych śmieci w lesie, od tej żabki, która gdzieś kumka, i tego łosia, który nie może przejść przez drogę, dochodzić do kwestii fundamentalnych, takich, które dzisiaj starałem się wyeksponować w ramach tego wykładu, czyli pokazania, że nasze życie, tak, nasze przetrwanie jako gatunku, jako ludzi, ale moje i twoje, Marku, tak, naszych dzieci, wnucząt, dziadków, rodziców, jest uzależnione od tego, czy my ten komponent we właściwy sposób wyegzekwujemy, czy my go nie wyegzekwujemy. Tak? Oczywiście musimy mieć swój wkład w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, tak? Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli my nie zadbamy o to, żeby w naszych miastach były duże, zwarte obszary leśne, tak? Miejsca, w których będziemy gromadzić wodę, to nam będzie bardzo ciężko. I ja tylko przypomnę, bo dzisiaj patrzymy na, mieliśmy fajną zimę i trochę popadało, tak, i jest dość mokro, więc już się zaczynają heheszki na temat tego, czy te zmiany klimatu są, czy ich nie ma, ale przez ostatnich 5 lat obserwowaliśmy ogromną, potworną suszę, pożary lasów, nie tylko w Europie, ale i, znaczy poza Polską, ale i w Polsce, tak? Widzieliśmy, jak płoną torfowiska nad Biebrzą, tak? Widzieliśmy pożary lasów w Polsce, tak? Widzieliśmy, jakie są skutki niezrównoważonej gospodarki leśnej, kiedy na jednej z tutaj naszych pięknych dolnośląskich gór, na Raduni, lasy państwowe pod pretekstem walki z kornikiem wyorały wszystko na sucho, po czym oczywiście się zrobił pożar, no bo zostało to wyeksponowane na działanie słońca, wszystko przesuszone, cała ściółka i co, i się zapaliło, tak? Taki pożar miałem pod domem w moim lesie, gdzie wycięto fragment lasu, zrobiono ściółkę, szkółkę leśną, natomiast drzewa się nie przyjęły, bo wyschły, a wszystko się zapaliło, tak? Więc miejmy gdzieś to z tyłu głowy, że jednak może nie wszyscy będą chcieli uznać ten argument, że tej katastrofie możemy zapobiec albo nie możemy zapobiec. Może niektórzy uznają, że jej nie ma, tak? Ale jednak odczuwają skutki tejże w postaci suszy, w postaci gorąca. Gromadzą się pod drzewami w mieście. Ja bardzo często obserwuję zachowania zwykłych ludzi, szczególnie starszych, którzy czekają na autobus we Wrocławiu, i co zaobserwowałem? No mamy piękne, metalowe, szklane wiaty, tak, komunikacyjne. Gdzie stoją starsi ludzie? Stoją pod drzewami, bo tam mają cień i chłód, a pod wiatą mają 50 stopni latem temperatury, tak? I to wszystko jest nagrzane do granic możliwości. Także starajmy się łączyć kropki i widzieć w tym system, przekonywać ludzi z wielu punktów. Nawet jeżeli ktoś nie do końca
przyjmuje te argumentacje dotyczące ochrony przyrody, to jednak no, ma dzieci, tak, albo rodziców. No nie chciałby, żeby ich rodzina wylądowała w szpitalu onkologicznym, tak, z rakiem płuc albo innym nowotworem, który jest wywoływany właśnie tym syfem, w którym żyjemy. I musimy o tym otwarcie mówić. Dziękuję. To może teraz, panie Robercie, odpowiedz pan na pytania internautów. I to pierwsze pytanie jest takie. Czy słyszał pan o inicjatywie zespołów obywatelskich KOD? Jednym z nich jest zespół ekologiczny. Czy widzi pan możliwość współpracy z koordynatorami tego zespołu? Ja jasne, widzę możliwość, natomiast mój problem jest pewnie jak wszystkich innych w czasie. Ja mam ogromny problem z czasem i to jest, nie wiem jak te wszystkie punkty łączyć, rodzinę. Myślę, że o tym dobrze mówił kolega Kasprzak z Obywateli RP, tak? Gdzie no jednak jest ciągły konflikt obowiązków. Będę się starał na pewno i na pewno spośród nas, z naszej ekipy też osoby będą się starały, żeby ta wymiana współpraca i wzmocnienie wzajemne miało miejsce. Także tak, ale też proszę nie oczekiwać ode mnie cudów, bo ciężko mi jest. Tak. Super, tym bardziej dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie na dzisiejsze nasze spotkanie. I teraz kolejne jeszcze pytania z Facebooka. Tutaj pisze pan, budynki nie muszą być martwe. Można je tak projektować, by dachy bloków stawały się oazami życia. Zmniejszy to efekt miejskiej gorącej plamy, poprawi jakość powietrza, a także mogą być dobrym elementem poprawiającym retencję wody. Proszę o komentarz. No, absolutnie zgadzam się z tym. My nawet tutaj jako Zieloni we Wrocławiu wystąpiliśmy z wnioskami do Urzędu Miasta w ramach procedury zmiany studium uwarunkowań kierunków dla miasta, bo w bardzo niewielu obszarach możliwa jest realizacja tak zwanych zielonych dachów. Nie? To jest jeden z tych elementów, gdzie w tej strefie zwartej zabudowy daje to rzeczywiście dodatkową sporą powierzchnię dla retencji, tak, gdzie mogą się również żywe organizmy rozwijać, ale pamiętajmy, że bez szaleństwa. Pamiętajmy, że bez szaleństwa, bo jakby to jest ważne, natomiast bardziej ważne pewnie jest to, żebyśmy mieli starodrzew, stare piękne drzewa, które nie tylko dają nam cień i studzą, zatrzymują wodę, dają tlen. 1700, to jest taki przykład, 1700 młodych buków trzeba byłoby nasadzić, żeby zastąpić jeden stuletni. I za każdym razem, kiedy przychodzi ta decyzja o tym, żeby wykonać jakąś inwestycję, to no zadajmy sobie to pytanie, czy ścieżka rowerowa nie mogłaby się zawinąć wokół tego drzewa na przykład, tak? Czy ona musi iść prosto? Czy musi ten stuletni buk, czy ten stuletni dąb, czy ten stuletni kasztan polecieć dlatego, żebyśmy mogli zrobić fajną, prostą ścieżkę rowerową, tak? Czy różnego rodzaju inne różnego rodzaju inwestycje, pamiętam, że był w Gdańsku taki piękny, rósł ponad stuletni poniemiecki kasztan na środku ronda. Można powiedzieć, że on to rondo zdominował i tę zabudowę, on dawał temu wyraz, temu miejscu. I do pewnego pięknego dnia uznano, że trzeba jakieś tam kable przełożyć, rury przełożyć. Oczywiście było najprościej puścić to tam, gdzie on rósł i go wyrżnięto. No, posadzono coś w jego miejsce. I ja mówię sobie, no ale to nie jest to miejsce już, tak? To drzewo stanowiło o krajobrazie, o klimacie tego miejsca. Po prostu tam było przyjemnie. Dzisiaj to miejsce jest paskudne. Tylko dlatego, że tak zwani sieciowcy, tak, czyli te osoby odpowiedzialne za sieć elektroenergetyczną, za kanalizację, za wodę, no, nie chciało im się tego zrobić inaczej, więc zrobili to tak jak najprościej, najtaniej jest zrobić, tak? Klimat miejsca upadł. Ja uwielbiam Berlin, uwielbiam berlińskie te XIX-wieczne dzielnice, takie jak
Charlottenburg, Prenzlauer Berg, gdzie mamy piękne ponad stuletnie kasztany, platany, buki, które w cudowny sposób uzupełniają tę tkankę miejską, gdzie nikt się nie poważa, żeby je wycinać. I to one stanowią o klimacie tego miejsca. Tam po prostu jest przyjemnie, tam stoją stoliki, knajpy są otwarte latem, jest przyjemnie, jest przewiewnie, jest chłodniej, tak? Ten asfalt nie jest rozgrzany. No to proszę się udać na nowe osiedle, jakiekolwiek, w którymkolwiek z naszych dużych miast, budowane zazwyczaj na suburbiach, na przekształconych łąkach, na wyciętych obszarach leśnych. Hektary betonu, polbruku, rachityczna zieleń, same praktycznie w kilkunastu, może kilku procentach, jakieś trawniczki, jakaś bujanka, a tak infrastruktura dla samochodów, domy i beton. Nie? I pomyślmy o tym, jak przyjdzie znowu upał 40-50-stopniowy. To nie jest czymś moim zdaniem naturalnym, że ludzie muszą w Polsce w takich nowych budynkach instalować klimatyzację po to, żeby latem wytrzymać w domu. Ja mam ten komfort życia w starym poniemieckim domu z grubymi murami. Przed moim domem rośnie piękny, już prawie 120-letni kasztan, który super zacienia mi okna. Mieszkam w pięknym miejscu. Ja nie chcę, żeby to miejsce zmieniło swój charakter. Tak? Dziękuję. I teraz jeszcze kolejne pytanie. Internautka pisze tak. Co zrobić, żeby uzmysłowić ludziom, żeby jedli mniej mięsa? Bo według mnie to jest największa przyczyna zmian klimatu. Jak wymóc na producentach, żeby produkty eko były tańsze, a mięso droższe? Ja myślę, że to są pytania systemowe po pierwsze. Jest tu jeden element edukacji na pewno. A to, co wiemy od lekarzy, tak. Wiemy, że to jest niezdrowe po prostu. Jedzenie dużej ilości mięsa jest niezdrowe. W ogóle produktów mięsnych, białka od zwierzęcego są określone przez dietetyków ilości, które oni uznają za zdrowe. Zdecydowanie je jako społeczeństwo przekraczamy. I słusznie podniesiony aspekt absurdalności, ale też no jak to może być tak, że nie wiem, jakaś kiełbasa kosztuje 6 czy 7 zł za kilogram, tak? Coś tu nie gra do końca, bo wiemy wszyscy, że ten koszt wyprodukowania tego mięsa, przetworzenia, sprzedaży, marża i tak dalej, no to tak nie działa, tak? Czyli wiem, że poza tym, że tego mięsa jemy za dużo, to ono jest niezdrowe, bo jest wzbogacane chemicznie, bo jest napchane jakimiś syfami, bo te zwierzęta są przechowywane czy katowane w skandalicznych warunkach w hodowli przemysłowej. No to jedyną, moim zdaniem, poza edukacją, czyli tłumaczeniem, dlaczego to jest niezdrowe dla ciebie, tak? Umówmy się, większość osób jednak myśli raczej tą kategorią egoistyczną. Jest to przykre, ale taki jest fakt. Więc wydaje mi się, że trzeba trafiać przede wszystkim argumentami logicznymi, ekologicznymi, no bo ekologia jest jedną, zawsze mówię, ekologia to jest logika, tak? To jest system, łączenie pewnych punktów w całość, w system, więc tu musimy na pewno te edukacje przerobić. A druga kwestia, to są podatki. To jest to, że powinniśmy zdecydowanie mniejszy lub w ogóle bez podatku VAT sprzedawać żywność tą bio, tą ekologiczną, tak, że powinniśmy zdecydowanie wyższe podatki podatkiem obciążać branżę mięsną. Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby publiczne środki szły na promocję tego rodzaju produktów, które są niezdrowe, tak samo jak nie chcemy, żeby alkohol był reklamowany w telewizji, tak, i papierosy, to tak samo wydaje się, powinniśmy nie chcieć, żeby było reklamowane mięso, tak. Dlaczego ma być reklamowane coś, co jest dla nas na dłuższą miarę szkodliwe. No i wydaje się, że mamy tę złotą zasadę w Unii Europejskiej, po angielsku polluter pays principle, czyli zasada tego, że ten, kto truje, ten płaci, tak. I skoro branża mięsna w tak
mocny sposób ingeruje w przyrodę, tak? Nie tylko w kwestię emisji. Skoro energetyka płaci za emisję, to dlaczego za emisję miałyby nie płacić wielkie fermy przemysłowe, które się do tej emisji dokładają? Ale one nie tylko powodują emisję, one też tworzą ogromną uciążliwość dla mieszkanek i mieszkańców. Takich sporów z fermami przemysłowymi mamy dziesiątki dzisiaj. Wysyłamy naprawdę bardzo dużo interwencji poselskich. Ja tutaj jako asystent społeczny wspieram posłankę Małgorzatę Tracz, ale takich interwencji i konfliktów lokalnych są dziesiątki w Polsce, setki, gdzie powstają fermy przemysłowe w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i ten smród, te ścieki, to jest wielki problem, tak, konfliktów społecznych, po prostu tego przemysłu mięsnego i zwykłych obywatelek i obywateli. No mamy wreszcie problem, tak jak pokazywałem, te barycz, tak, takich baryczy mamy w Polsce przecież nie jedną. I problem tego, że ścieki mimo wszystko trafiają właśnie do rzeki, powodują to, że te rzeki zamierają, ryby zamierają, to wszystko trafia do Bałtyku. No potem się dziwimy, że pojechaliśmy na wakacje i kwitną sinice, tak, w morzu. No będą kwitły jeszcze bardziej. Bałtyk zamiera jako morze, a jesteśmy głównym czynnikiem tego procesu. Dostarczamy tam ścieki, nawozy sztuczne. To jest rolnictwo, to są nasze ścieki bytowe. Mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem na to pytanie. No ja bardzo dziękuję panu Robertowi za tą odpowiedź jako wegetarianka z 20-letnim stażem. To bardzo miło mi to było słyszeć. No niestety, drodzy państwo, moglibyśmy tutaj rozmawiać jeszcze pewnie czas. Nam się kończy, więc bardzo dziękuję panie Robercie, że mimo, że jest pan tak zajętym człowiekiem, przyjął pan nasze zaproszenie i tyle ważnych rzeczy nam to powiedział. Dziękuję państwu w studio i państwu przed własnymi komputerami. Zapraszamy na przerwę, a o godzinie 11:45 spotkamy się z panem doktorem inżynierem Tomaszem Wojciechowskim na kolejnym wykładzie. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam po przerwie. Dziękuję.